Młody, wysportowany, z planami na lata. Jednak życie nie zawsze spełnia oczekiwania. Choroba przyszła niespodziewanie i stopniowo odbierała możliwość poruszania. Nie zdołała zabrać tylko hartu ducha i optymizmu. Bawił do łez, jasno wyrażał zdanie i wiedział, czego chce. Jak nikt, całym sobą udowadniał, że nadmiar słów jest zbędny. Wciąż w pamięci da się słyszeć, jak chcesz ze mną o pogodzie, to nie rozmawiajmy w ogóle. Lepiej po prostu posiedzieć obok. Uśmiechał się szeroko, także nie sposób było się złościć i nie odwzajemnić gestu. Miał też swoje rytuały, z których nie rezygnował. To była kawa i papieros. Nawet gdy już sam nie mógł trzymać ich w rękach, zawsze znalazł się ktoś, kto z nim zapalił, trzymając mu papierosa i podając kubek ulubionego napoju. Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki oraz słowa i gesty, którymi obdarzamy bliskich. Okaż swój gest i przekaż 1,5% na Puckie Hospicjum. Zaufaj bliskości.